Cześć wszystkim, ja tutaj z fajtakiem idę, bo czuć już tą wiosnę. Bociek, nie uciekaj ode mnie. Chodź tutaj, przywitaj się z widzami. Cześć wszystkim. Dzisiaj mamy czwartek, 28 kwietnia i dzisiaj pierwszy dzień siejemy fasolę. Jeden kawałek już koło domu tutaj teściów jest zasiany, zasialiśmy. Teraz mamy godzinę 13, bierzemy się za drugi kawałek. Czemu tak późno? Późno tak, bo wzięliśmy sobie inną fasolę, ten kawałek chcemy zasiać. A ta fasola jest grubsza, tak dużo grubsza, że zawiesza. I Michał musiał troszkę poprzerabiać tam w siewniku parę rzeczy, więc tam byliśmy w domu, coś tam podciąć, coś poprawić, coś zmienić i już niby ma być dobrze. Dopiero przyjechaliśmy i zaczynamy drugi kawałek siać. Ja tutaj z fajtakiem idę, bo kawałeczek musiałam taki kwadracik odmierzyć, żeby został niezasiany, bo całego pola nie siejemy. Dlaczego? Pewnie dowiecie się już niedługo, ale nie o tym teraz. Dzisiaj vlog o sianiu fasoli, także zapraszam do oglądania. No i cóż, na razie tyle. Lecimy z sianiem. A tak wygląda właśnie ta fasola, która jest dużo grubsza od tej naszej, są większe ziarka, dlatego nam zapychało. Jak też widać, już ziemia dobrze podsechła i zaczyna się kurzyć. Z rana się nie kurzyło, było jeszcze lekko wilgotno, a teraz już się kurzy. Jak Krzykowa, idzie teraz sianie? Idzie. Idzie raz, tylko grob się dowiesi. No tak, jak ja mówię, nie fachowo, fasola, przepraszam. Pray for me and
pray, pray, pray for me and fast. Baby, pray, pray, pray for me and fast. Baby, can I pray, pray tonight? Pogoda dzisiaj dopisuje, tak jak widać, ja już w koszulce chodzę, chociaż rano było zimno, ale teraz już fajnie, słoneczko świeci, jest cieplutko, więc czuć już tą wiosnę i te zasiewy fasoli. Tutaj wychodzę, sprawdzam nie za wiele, ale sprawdzam i tak patrzę i tak stwierdzam, że ten mój Michał coś nie coś potrafi. Coś nie coś potrafi. Zrobił, coś tam poprzerabiał w tym siewniku. Nie zapycha, sieje ładnie zagarta. Także coś nie coś potrafi. Zostawcie łapkę w górę dla Michała. A ja już lecę, zawracam samochodem z przyczepką, bo ja tutaj przyjechałam Mercedesem z przyczepką tutaj za mną i muszę sobie zawrócić, bo będziemy jechać na kolejne pole, bo tutaj już Michał ostatnie ma na dosianie dwa rządki chyba, tam wyjdzie z tego co tak na oko widziałam, dobrze się nie przyglądałam, ale teraz musi tam popodnosić i dosiać jeszcze dwa rządki ostatnie i lecimy na kolejne pole, także ja już tutaj sobie zawrócę, żeby być gotowym i od razu jedziemy. Lecimy na kolejne. No i przyjechaliśmy już na kolejne pole i lecimy z kolejnym kawałkiem. Tak wygląda nasza fasola dla porównania z tą wcześniejszą. Jak widać, zdecydowanie mniejsza od tamtej. Jest trochę brudniejszy, bardziej zakurzony, a to dlatego, że pogodę lubi łatać figle i przed chwilą mieliśmy tutaj taki dwuminutowy deszcz, który nam tutaj trochę popadał, ale właśnie teraz nasypaliśmy już zbiorniczki, uzupełniliśmy i ruszamy dalej z siewem. Dalej teraz wyszło słońce, świeci, także nie przestajemy.
i bierzemy się dalej do roboty. Ode mnie. Chodź tutaj, przywitaj się z widzami. Halo, panie Bocianie. Chodź. Dla tych, co nie wiedzą, albo się jeszcze zastanawiają, to my siejemy fasolę odmiany Piękny Jaś. Jest to fasola karłowa. To tak dla jasności, jakby ktoś pytał i jeszcze nie wiedział i nie oglądał naszych wcześniejszych filmów. Pray, pray, pray for me and fast. Baby, pray, pray, pray for me and fast. Baby, pray, pray, pray for me and fast. Baby, can we pray, pray tonight? Na tyle, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że takie vlogi również Wam się spodobają. Ostatnio trochę mało filmów na naszym kanale. Mamy ponagrywane, lecz brakuje nam trochę czasu na montaż. Także trochę tutaj mamy słabo, ale trochę się, mam nadzieję, że przyluzuje i ogarniemy to wszystko i wszystkie filmy będą dodane. Także tak jak mówiłam, dzisiaj mamy 28 kwietnia, mówię, bo wiem, że ten film pewnie też będzie z opóźnieniem. I żebyście po prostu wiedzieli, jak jest. Tak czasem bywa, jak jest praca, to czasami się wraca późno i jak się człowiek położy, to już się nic nie chce. I tak to wychodzi. Także ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć. Jeszcze tylko tak dodam, żebyście zostawiali łapki w górę, pisali oczywiście komentarze na temat naszej pracy. No i co? Subskrybujcie, kto jeszcze nie subskrybuje naszego kanału, by być na bieżąco. Kliknijcie w dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia od nas. I co więcej? Nic chyba. To by było tyle. My dalej ruszamy. Siejemy, nie kończymy, ale ja się z Wami żegnam. Teraz już ostatecznie. Cześć!